Dzień dobry, kolejna wizyta na siedlisku, kolejny dzień i kolejny dzień ogromnego wiatru. No od 3 dni mocno wieje, zresztą jak widać teraz i tak schowałem się za budynkiem, żeby cokolwiek powiedzieć, ale jakby nie było, przynajmniej jeszcze nie pada, po południu ma być deszcz, więc rozpoczynam odcinek od działania na dworze i pewnie od ogródka, bo trzeba pomału likwidować to, co jest w środku. Zimne noce coraz bliżej, więc już nie ma na co czekać, tylko trzeba pozrywać wszystkie te pomidory. Ostatnio też zerwałem już sporą część, ale przez te kilka dni praktycznie wszystkie zjedzone, więc trzeba pozrywać te, które są dojrzałe, takie zielone. Pozostawiam, jeszcze jest ich sporo, tych koktajlowych zielonych, więc będą się dojrzewały, to dobrze, nie to nie, niczym mi to nie przeszkadza. Tu nawet bawole serce jeszcze jest trochę tych zielonych pomidorków, ale nie przejem tego wszystkiego, a póki jeszcze nie ma w zapowiedziach przymrozków, to niech sobie to wisi. Tu też kilka pomidorków jest, papryka co czerwona też trzeba pozrywać. No i ogólnie tak się rozejrzeć po tym ogródku przez tą godzinę, dwie, póki nie ma deszczu, na pewno trzeba trochę porządku porobić. O, i nawet kolejna porcja nasionek cebuli. To była cebula czerwona, sadziłem ją z dymki. Kilka wystrzeliło w nasiona. Spróbuję ściągnąć, może się uda. Jak widać, sporo tych nasion jest, więc akurat na przyszły rok, na wiosnę będzie. No i takiego porządku trzeba ogólnie porobić. Może nawet przesadzić kilka papryczek tych takich, które na pewno się nie dojrzeją, tak jak ta w doniczki. No i będą może na parapecie, może na wiosnę wysadzone. W tamtym roku też robiłem taki eksperyment, gdzie przezimowałem paprykę w piwnicy. No i na wiosnę spokojnie ona rosła. Marchewki jeszcze nie wyrywam. Oho, chociaż widzę, że i w tym roku mogę się spodziewać różnych ciekawych mutantów. Jak widać, ta jakaś olbrzymia, rozstrzelona i w środku też ma jakieś takie korzonki. No, przy marchewce to pewnie jeszcze trochę będzie się działo. Ale okej, biorę się w tej chwili za pomidory. Z tej strony pomidorki już zlikwidowane. Z tej strony w zasadzie też. To, co pozostawiałem, to na razie tak na skraju, powiedzmy. No takie kiście zielonych. Nie wiem, czy to się dojrzeje, w sumie wątpię. No ale jeszcze póki nie ma przymrozków, to spróbuję to zostawić i zobaczymy. Tu kolorku trochę też łapię, więc może akurat kilka takich koktajlowych jeszcze zdąży się dojrzeć. No pod samym płotem mam też sporo niedojrzałych pomidorów malinowych. Nawet takiej wielkości pięści jeszcze prawie zostały. To też zostawiam, bo takich zielonych nie wiem, czy one mają szansę w pomieszczeniu też się dojrzeć, więc zaryzykuję po prostu. Pozostawiałem też kilka takich drobnych pędów, które poodbijały od korzenia. Tu jest jeden malinowy i tu jest też drugi malinowy. Przekopię to do doniczki. Postawię na parapet, czy coś z tego będzie, okaże się. Tu też został jeszcze jeden koktajlowy pod płotem. To mi na razie po prostu nie przeszkadza. No a jeżeli chodzi o to, co się udało nazbierać, to jak widać pudełko różności, pomidory, kilka gatunków, kilka takich pojedynczych zielonych też zabrałem, położę na parapet w ciepłe miejsce, zobaczymy, czy będą nabierały koloru. Ostra papryka, słodka papryka, papryka chili taka średnia, jakieś takie jedne pomidorki a la koktajlowe, no i te standardowe koktajlowe, no i oczywiście kulfon, czyli gatunek własny, wyhodowany w tym roku przeze mnie. No zobaczymy. Wezmę z niego nasiona i z ciekawości je odłożę na przyszły rok. Pewnie przypadek, że taki nosek urósł. No ale jakby był gatunek własny, to na pewno nazwę to kulfon. Teraz jeszcze wezmę z tych chwastów, powyłuskuję ostatnie listki szpinaku, bo jak widać on tu jeszcze przebija i tych listków jest sporo, tak żeby dostać się do tej papryki chili. No i myślę, że następnym razem, bo to jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie ma zapowiedzi przymrozków, jeszcze po 50 stopni w nocy, więc następnym razem bym to też przekopał do doniczki. I jednak tego szpinaku jest jeszcze tyle, że znowu urwałem dobry kilogramowy worek, myślę, albo i lepiej. A ten kącik
nawet się troszeczkę nie zmniejszył. No, stwierdzam jednak, że nie będę całego tego szpinaku wyrywał, bo on myślę, że do samych przymrozków będzie sobie trwał, a ja za każdym razem jak tu przyjadę, mimo że tu jest pełno chwastów, to jak widać jeszcze gdzieniegdzie tych listków jest sporawo, także trudno zostanie to do samych przymrozków, a ja sobie będę tak stopniowo to wyrywał. Powyrywałem też trochę buraczków na barszczyk, no i coś, z czym się muszę znowu podzielić, bo znowu jakiś kosmita urósł, no niby typowa rzodkiewka, mniej więcej oczywiście. Tu jest ten główna część, ogonek, a przy ogonku znowu jakieś zgrubienie i znowu ogonek. Taka ciekawostka na sam koniec ogródka. Mówię sam koniec, bo zaczyna też już drobny deszczyk kapać, więc akurat uciekam teraz do budynku. I kapię sobie deszczyk. Ja w międzyczasie zjadłem obiad. No i tak chwilę sobie spacerowałem, dłubałem. No i pomyślałem jeszcze nad daszkiem. Także buda dostała daszek. Pozaginałem blachę tak, żeby nigdzie nie kaleczyła. Otwór jest troszeczkę mniejszy, jak widać. No i zobaczymy, czy tutaj dalej do środka będzie zacinało. Mam nadzieję, że nie. Ogarnąłem ten daszek i zrobiłem jeszcze jedną rzecz w międzyczasie. Otóż przywiozłem teraz te gąbki ścierne i papier ścierny. Wyszlifowałem sobie cokolwiek tą powierzchnię z grubszych zadziorów, tak jak na przykład tu po tynku. Przetarłem to, przemyłem, no i teraz jeszcze na szybko położę tutaj ten fragment gładzi, bo jakby wszystko poszło sprawnie, to jeszcze dzisiaj wieczorem może bym połączył te rurki odpływowe, no i pomału myślał nad próbą szczelności. Także gładź, potem ona będzie wysychała pewnie co najmniej ze 2-3 godziny, żeby być w miarę stabilna. W tym czasie sobie poobsadzam te puszki, które ostatnio wierciłem i tutaj też gruntowałem. I może jak wszystko dobrze pójdzie właśnie, to wieczorkiem jeszcze połączę te rury. Zobaczymy, czy się uda. Gładź położona, już nawet lekko sobie przesycha. Cienka była warstwa, więc myślę, że za pół godziny spokojnie to już będzie podeschnięte, bo tu dosłownie milimetr, dwa dzięki temu, że wcześniej sobie wyszlifowałem. Obsadziłem też puszki. Jedna, druga. Przeciągnąłem kolejny kabel, który będzie kablem siłowym. Obsadziłem też na dole potrójne gniazdko, bo tu będą trzy różne siła i dwa pojedyncze gniazdka. Tak jak kiedyś mówiłem, że jeżeli mi się zachce gdzieś tu indukcję stawiać, to gdzieś tam może w przyszłości niech to już będzie, skoro i tak rewolucja w tym pomieszczeniu, i tak rewolucja w tym pomieszczeniu. No i cóż, to będzie pomału mi wszystko wysychało. A ja teraz rozkminiam, jak dobrze połączyć tą rurę z tym kawałkiem, który zgrzewałem wcześniej. To musi wejść w ścianę. Tu mam łączeniową mufę, chyba mufa to się nazywa. Więc teraz muszę dokładnie wymierzyć, ile tej rurki przyciąć, no i łączyć w jakiś sposób. Wymierzyłem wszystko. W zasadzie miałem już te 17 mm odmierzone, ile obciąć. Zacząłem ciąć. No ale poszły mi nożyce do rur. No trochę do tej pory działały, w zasadzie w miarę sprawnie przecinały. Co się stało teraz nie wiem, no ale naprostowałem je z powrotem, zrobiłem drugą próbę i już nie działa. Także muszę iść szukać jakiegoś brzeszczota, żeby dociąć tą rurkę. No i pewnie kupić nowe nożyce. Te nie pamiętam ile kosztowały, ale powiedzmy, że to była jakaś średnia półka. No i za długo nie posłużyły. Trudno, może jeszcze te cienkie rurki 16 ciąć będą, no ale do 20, 2, 5, no to już trzeba niestety brzeszczota na teraz. Jakoś się zgrzać udało, chociaż jedna rzecz mi się do końca nie podoba, bo jak miałem ten kamień do rury 25 mm, to tu, gdzie była sama rura, elegancko wszedł, trzeba było go wciskać, a tu, gdzie była ta mufa łącząca te dwie rurki, no tu było bardzo luźno i praktycznie bez żadnego wciskania.
i tego się troszeczkę obawiam. No ale skoro tu wyszła duża temperatura, no i jak widać rurka też się trochę podwinęła, to mam nadzieję, że to łączenie będzie mocne. Na pewno będzie mocne. Bardziej się boję tego, żebym gdzieś przypadkiem nie zwęził po prostu średnicy, żeby się gdzieś to nie podwinęło. No ale cóż, nie mam na to wpływu. Zobaczymy potem, jakie będzie ciśnienie wody. Zresztą tam do łazienki nie potrzebuję jakichś zabójczych ciśnień, bo to w zasadzie będzie tylko 2 punkty odbioru, więc pół biedy. Ważne, żeby nie ciekło. Teraz pora wejść do piwnicy i zobaczyć, jak tam wyszło z tą rurką. No i przymierzyć, na jakiej wysokości będzie filtr. Niby do tego filtra dokupywałem już wszystkie złączki wcześniej, no ale wiadomo, jak to jest. Jak się zaczyna robotę, jak się myśli o robocie, to jedno, a jak się zaczyna robotę i wychodzi w trakcie, to drugie. Na dworze zrobiło się już praktycznie ciemno, pada dalej deszcz, a ja się oszarpałem w tej chwili dosyć mocno z tymi starymi zaworami. No to, co mi się udało, to udało mi się wykręcić tą końcówkę od rury PEX, ale tego już nie mogę za żadne skarby ruszyć. Tyle się o tym oszarpałem, nawet tutaj już lekkie kropelki poszły, bo gdzieś widocznie się zruszyło na tym takim moim prowizorycznym łączeniu na dwór. No chyba czeka mnie jednak przerabianie wszystkich tych zaworów, chociaż wolałbym to na początek jakoś tam dosztukować, po prostu jakąś taką przejściówką i tyle. No będę musiał w takim razie dokupić coś nowego, skoro tego nie mogę odkręcić, bo to mam kupione. Nawet wtedy właśnie kupowałem przejściówkę z cala na 3/4, czyli idealne by było tu. No ale skoro tego wykręcić nie mogę, no to mam problem, bo znowu będzie mi brakowało jednej złączki. Tej nie wykorzystam, taki jak był pierwotny plan, no trzeba będzie myśleć co innego. Nie wiem jeszcze co, zaraz chwilę popatrzę, gdzie ja miałem ten filtr. A, jest. Filtr mniej więcej będzie tak na tej ścianie, żeby tu od tej rurki w stronę filtra był lekki spadek, może nie aż taki, ale powiedzmy coś w tym stylu, tak żeby odkręcanie filtra było też najniższym punktem spuszczania ewentualnie wody z tamtych pomieszczeń. Więc no cóż, pewnie wezmę wiertła i chociaż przykręcę, znaczy zrobię kołki pod ten filtr, może też zgrzeję 2-3 kolanka, tak żeby doprowadzić wodę do filtra, ale od filtra do rur, no to już nie ma szans, żebym dzisiaj zrobił, więc niestety nici z mojej dzisiejszej próby szczelności. Ech, to tak to bywa. Chyba trochę wykrakałem, że plany planami, a potem w praktyce zawsze czegoś brakuje. A jednak chcieć to móc. Zaparłem się konkretnie. Nie wiem, ile razy próbowałem odkręcać, zakręcać, aż w końcu udało się i uff, poszła ta złączka. Naprawdę, zobaczcie, to było wkręcone dosłownie, nie wiem, na pół centymetra, a tak zaśniedziałe, tak zapieczone, że po prostu się nie dało ruszyć. Cieszę się, że udało mi się to wykręcić, bo może jednak, jak się teraz sprężę, to jeszcze bym cokolwiek tutaj pozgrzewał i może faktycznie tą wodę puścił. No jak to mi poszło, to już połowa sukcesu. Chwilę odsapnąć, napić się i po prostu cisnę z tym dalej. Bardzo bym chciał po prostu to dzisiaj skończyć. Pakuły i pasta i w zasadzie moja przejściówka, redukcja z jednego cala na 3/4 wkręcona. Nie wiem w sumie dlaczego, ale jakoś taśma teflonowa, ta biała, nie jest mi po drodze. Zawsze jakoś łatwiej mi na te pakuły i po prostu na tą pastę uszczelniającą. Dzięki temu po prostu mogę sobie zawsze cofnąć czy poprawić, a jak pasta już raz nawinięta, no to już pozamiatane. Nie wkręcałem tego mocno, tak dosłownie z wyczuciem, żeby jak w przyszłości będę rozkręcał całą tą konstrukcję, to żeby mieć na to siłę. Będzie to wyglądało tak, czyli delikatny spadek ku tamtej stronie. Tak jak na dwór zrobiłem spadek, ten spadek na dwór jest dosyć wyrazisty. No tak samo chcę mieć delikatny spadek w tą stronę. Po prostu tego filtra, który mam nadzieję, że zaraz jeszcze zamocuję. Nie wiem, czy już śmiać się, czy płakać,
Ale zły jestem na siebie, bo nie sprawdziłem. Wydawało mi się, że jedną rurę mam 25 mm, a to obydwie są 20. Ja potrzebuję 25, bo specjalnie chcę mieć tutaj większy przekrój. Nie ma, no po prostu nie ma. Nie wiem, jak to się stało, ale celowo dałem 25 na doprowadzenie wody. No i co? I nie skończę tego dzisiaj, no bo rury to choćby nie wiem co, już po prostu nie wyczaruję. Idę jeszcze zobaczyć do garażu, ale raczej małe szanse. Wszystkie rurki przyniosłem przecież tutaj. Kurczę, no nie wiem, śmiać się, płakać. Tak to jest, człowiek już był szczęśliwy, że dzisiaj skończy, a tu pewnie figa z makiem i tyle z tego będzie. Nic, bywa i tak, idę szukać. Mam nadzieję, że zaraz wrócę i się włączę i będzie dobra nowina. Znalazłem tylko dwa kawałki 25. No i tak przymierzam, chyba będzie brakowało kilka centymetrów, bo no co prawda w środku puszka, czy puszka filtr, ale tak, tu kolanko powiedzmy, że będzie potąd, trzecia ręka by się przydała, będzie noga, tak, no i tu powiedzmy, że tak z nakrętką, no czy tyle filtr? Chyba nie, chyba nic z tego nie będzie, brakuje dosłownie 5 cm. Pozgrzewam sobie no ile się da, czyli w zasadzie tu jedno kolanko i tu końcówkę. No ale co, czeka mnie po prostu dokupienie jeszcze kawałka rury 25 mm przekroju. Niestety, no, będę się już dzisiaj jednak z tego śmiał, nie płakał. Trudno, dorabiam ile jest. Zatem tyle udało się dzisiaj zrobić. Zabrakło mi dosłownie 10 czy 15 cm rurki, bo jednak finalnie miałem dawać taką skuśkę, ale trochę by było to bez sensu, bo ten filtr by był o tak. Nie, nie ma to sensu. Lepiej niech ten filtr będzie mniej więcej w poziomie. Tu jest tylko delikatny spadek. A tu po prostu, skoro na razie nie przerabiam tych zaworów, tylko tak sobie na tą zimę zostaną, to po prostu dam kolanko jedno, no i tutaj dopiero pół śrubunek. Także jeden zakręcony, a tu no nic, następnym razem po prostu dokończę. Zabrakło rurki, zabrakło chwili czasu, no ale tak to bywa, na dworze i tak już jest noc, 21 prawie, więc na dzisiaj to by było tyle. Tyle, bo spojrzałem w pogodę i niestety niedziela zapowiadała się zimna i deszczowa. Wróciłem więc do miasta. Ogólnie chciałem jeszcze raz Wam podziękować za te 10 tysięcy subskrypcji i tak jak obiecałem, myślę nad odcinkiem typu pytania i odpowiedzi. Z internetem na siedlisku ciężko, więc pewnie nie będzie to odcinek na żywo, ale jakaś inna forma odpowiedzi na Wasze pytania, które przypominam najlepiej zadawać pod odcinkiem 121. Na dzisiaj to już pewnie tyle, więc standardowo do następnego razu.